Jeszcze ważna informacja dla kibiców sportowych i nie tylko. Wypadek Tomasza Goloba na torze motokrosowym w Chełmnie. Żużlowiec został już przetransportowany do szpitala w Bydgoszczy. Więcej na ten temat na pewno w kolejnych faktach. Zaczynam od Tomasza Goloba. 46-letni żużlowiec miał wypadek na torze motokrosowym. Patryk Serwański w faktach o 14. Patryku, czy wiemy, jak doszło do tego wypadku? Golob podczas treningu do motokrosowych mistrzostw strefy północnej stracił panowanie nad motocyklem. Doświadczony żużlowiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy. Według nieoficjalnych informacji z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Pamiętam, był to piękny dzień. Wszedłem na taras i patrząc się w niebo, pomyślałem, że dzisiaj będzie wspaniały dzień. Bardzo zimno było. Pamiętam ten dzień wyraźnie, bo byłem bardzo ciepło ubrany. Przyszedłem na zawody, motory wypakowane. Tomek zgłoszony do zawodów i to był początek jakby dnia i początek zawodów, czyli trening. Od treningu się zaczynały zawody. Prosiłam, żeby Tomek nie jechał na te zawody do tego Chełmna, bo mówię, masz zawody wieczorem. A ty jedziesz na te zawody, przede wszystkim pada, ślisko jest. A mi mama, nie martw się, będziemy, przyjdziemy z Mariolą na obiad. W poniedziałek. Mój tato też dawał mi delikatnie przed tym wszystkim już dużo, dużo wcześniej. Mówił, Tomku, zastanów się, wszystko osiągnąłeś, mistrzostwo świata zdobyłeś, chyba trzeba zwolnić. Chwilę myślenia, płaczu, inaczej. To nie był płacz. Łzy same płynęły przez wiele, wiele, wiele dni, a około 2 lat w ogóle nie spałem żadnej nocy. Był na bardzo dużych dawkach, bardzo silnych leków przeciwbólowych. Miał kilka leków, w tym 2 leki, które stosujemy w bólach neuropatycznych. Są to leki, które stosujemy przede wszystkim w leczeniu padaczki, czyli leki, które wpływają też na szybkość reakcji, na poczucie realności otaczającego świata. Brał też leki, które były z grupy leków narkotycznych przez pewien okres czasu. Miałeś myśli samobójcze? Nie. To jest zbyt proste, żeby tak myśleć i żeby tak zrobić. Witam serdecznie. Po tak długim czasie niewidzenia się i, że tak powiem, nie rozmawiania z Państwem, wszystko było przemyślane i ten czas był potrzebny dla mnie, żebym oswoił się z tą sytuacją, która mnie wtedy zastała. Ja wtedy powiedziałem, że Tomka czeka jeszcze wiele trudnych momentów. Powiedziałem, że czeka go walka z bólami neuropatycznymi, walka ze spastycznością, walka z infekcjami w drogach moczowych, ale nie spodziewałem się, że będzie to wyglądało aż tak dramatycznie. Dobra, dzisiaj trochę śniegu tam spadło. Trochę śniegu nam wpadło, proszę bardzo, ciach. To ile? 3-4 sekundy to jakoś wózek trwało. Odjeżdża. To tu włożymy, my się tak z tym zaopiekujemy. Sobie wkładam nóżki, które są bardzo ważne dla mnie i jadą na dzisiejszą rehabilitację. Myślę, że już jestem w samochodzie przygotowany do jechania, więc w drogę. Ten rdzeń kręgowy nie jest przerwany, tak? To daje duże nadzieje, duże szanse na to, że tam coś gdzieś się gdzieś kiedyś odbuduje, coś gdzieś ruszy. A poza tym jest inna rzecz, że technika medyczna też idzie do przodu i być może nie za tydzień, ale może za rok, może za 2, wymyślą coś, co postawi nie tylko Tomka, ale i wielu, wielu ludzi z takim urazem kręgosłupa. No i oby po prostu tak to zadziałało i żeby tak było.